Przypominam o moim nowo powstałym Instagramie, gdzie udostępniam kupony na poszczególne gale, a od grudnia dla obserwujących będę upubliczniał niektóre filmy 24 godziny przed premierą. Link do konta w opisie. W filmie przedstawionych zostało 10 najlepszych zawodników wagi półciężkiej poza UFC. Zestawienie jest aktualne na dzień 27 listopada 2020 roku. Numer 10. Julius Anglikas. 29-latek z Litwy legitymuje się rekordem 9-1. Zawodową karierę rozpoczął w 2016 roku. Po uzyskaniu bilansu 6-1, m.in. w organizacji LFA, gdzie zdobył mistrzostwo, wystąpił na gali Dana White Contender Series. Mimo że wygrał tam swój pojedynek, nie podpisał kontraktu z UFC i związał się pod koniec 2019 roku z Bellatorem. Wygrał tu jak dotąd dwie walki z niepokonanymi zawodnikami, Jordanem Youngiem i Aleksem Policim. Litwin 7-9 walk zakończył przed czasem. Numer 9. Rainer de Ridder. Reprezentant Holandii ma 30 lat i walczy w MMA od 2013 roku. Jest niepokonanym zawodnikiem z bilansem 13-0. Po 9 wygranych, m.in. w Superior FC czy EFC, podpisał na początku 2019 roku kontrakt z ONE Championship. Stoczył tutaj jak dotąd 4 pojedynki. Pokonał m.in. Leonardo Ataidasa, czy w ostatnim występie niecały miesiąc temu Aung San Sanga, zdobywając tym samym mistrzostwo organizacji. Tylko jedna walka Holendra dotrwała do decyzji sędziowskiej. Numer 8. Tomasz Narkun. Zawodnik ze Szczecina pierwszy pojedynek w MMA stoczył w 2009 roku. 30-latek po uzyskaniu rekordu 8-1, m.in. w organizacji M1, podpisał kontrakt z KSW w 2014 roku. W 2015 zdobył mistrzostwo tej organizacji, rewanżując się Goranowi Rejliciowi za jedyną wówczas porażkę w KSW. Jak dotąd obronił tytuł 5 razy i jest najdłużej panującym mistrzem w historii organizacji. Ma na rozkładzie m.in. takich zawodników jak Karol Celiński, Marcin Wójcik, Mamet Halidow, Przemysław Mysiala czy Iwan Erslan. Jego łączny bilans wynosi 18-3. 17 razy kończył swoich rywali przed czasem. Numer 7. Dawleczan Jakshimuradov. Reprezentant Turkmenistanu z bilansem 18-5 startuje w MMA od 2012 roku. Po osiągnięciu rekordu 11-5 w większości na galach Oplot Challenge w 2017 związał się z ACA. Po 4 zwycięstwach w organizacji zdobył mistrzowski pas, pokonując Batraza Agnajewa. Obronił go jak na razie 2 razy, z Karolem Celińskim i pod koniec zeszłego roku z Aleksiejem Butorinem. 31-latek na 18 zwycięstw, 15 skończył przed czasem. Numer 6. Emiliano Sordi. 29-letni Argentyńczyk legitymuje się rekordem 22-8. W MMA walczy od 2009 roku. Początkowo walczył na mniejszych galach w rodzimym kraju i w Brazylii. Zanotował także 3 występy na Bellatorze. W 2018 roku wystąpił na gali Dana White Contender Series, gdzie przegrał pojedynek z Ryanem Spanem. Kilka tygodni później zatrudniło go PFL, gdzie wygrał 6-7 walk. Zawodnik zwyciężył turniej tej organizacji w 2019 roku, pokonując w finale Jordana Johnsona. Ponadto ma na rozkładzie Bozigita Atajewa czy Vini Magalhaes. 29-latek wszystkie swoje 22 wygrane zakończył przed czasem. Numer 5. Lyoto Machida. Legendarny były mistrz UFC z Brazylii rozpoczął karierę w 2003 roku. Po 8 zwycięstwach z rzędu związał się z UFC, gdzie walczył w latach 2007-2018. W 2009 roku zdobył pas, pokonując Rashada Evansa i obronił go raz. W największej organizacji na świecie zwyciężył 16-24 walki. W 2018 odszedł do Bellatora, gdzie jak dotąd zawalczył 4 razy, z czego 2 razy wygrał. Z Rafaelem Carvalho w kategorii średniej, w której tak naprawdę toczył ostatnio większość pojedynków, i z Chaelem Sonnenem, półciężkiej. We wrześniu tego roku poległ niejednogłośną decyzją z Philem Davisem. 42-latek ma na rozkładzie takie nazwiska jak Vitor Belfort, Dan Henderson, Randy Couture czy Mauricio Rua. Jego bilans walk wynosi 26-10. 13 pojedynków skończył przed czasem. Numer 4. Corey Anderson. Reprezentant Stanów Zjednoczonych pierwszą walkę w MMA stoczył w 2013 roku.
31-latek po 3 zwycięstwach wystąpił w 19 sezonie The Ultimate Fightera i w 2014 związał się z UFC, gdzie walczył do lutego bieżącego roku. Wygrał tam 10 na 15 starć, m.in. z Janem Błachowiczem, Gloverem Teixeirą czy Johnnym Walkerem. W lutym tego roku, po przegranym rewanżu z Błachowiczem, będąc wysoko w rankingu, odszedł do Bellatora, gdzie jak dotąd wygrał jeden pojedynek z Melvinem Manhoffem. Bilans zawodnika wynosi 14-5. 6 walk zwyciężył przed czasem. Numer 3. Phil Davis. Amerykanin startuje w MMA od 2008 roku. W 2010 po 4 wygranych podpisał kontrakt z UFC, gdzie wygrał 9 na 13 walk i był w czołówce rankingu. Pokonał tam m.in. Aleksandra Gustafsona, Antonio Rodrigo Nogueira, Wagnera Prado, Lyoto Machida czy Glovera Teixeirę. W 2015 po nudnej walce z Ryanem Baderem odszedł z UFC i związał się z Bellatorem, gdzie jak dotąd zwyciężył 9 na 11 walk. Pod koniec 2015 roku wygrał turniej tej organizacji, pokonując w finale Francisa Carmonta. W 2016 w walce z Liamem McGeerym zdobył tytuł mistrzowski, który pół roku później odebrał mu w rewanżowym starciu Ryan Bader. Amerykanin w ostatniej walce pokonał Lyoto Machida. Ma na rozkładzie ponadto Lintona Vasela, Muhameda Lowala czy Emanuela Newtona. Łączny bilans zawodnika wynosi 22-5. 36-latek 11 rywali skończył przed czasem. Numer 2. Ryan Bader. Zawodnik ze Stanów rozpoczął karierę w 2007. Po roku startów wygrał 7 walk, wystąpił w 8 sezonie The Ultimate Fightera i w 2008 związał się z UFC, gdzie walczył do 2016 roku i był w czołówce. Wygrał tam 15 na 20 pojedynków, m.in. z Antonio Rodrigo Nogueirą, Rampage'em Jacksonem, Ovinsem Saint-Preux czy Rashadem Evansem. Od 2017 jest zawodnikiem Bellatora, gdzie w debiucie odebrał pas wspomnianemu Philowi Davisowi. Obronił go z Lintonem Vasselem i przeszedł do wagi ciężkiej, gdzie wywalczył drugi pas z Fiodorem Emelianenko. W sierpniu tego roku wrócił do półciężkiej, gdzie stracił tytuł na rzecz Vadima Nemkova. Numer 1. Vadim Nemkov. 28-letni reprezentant Rosji walczy w MMA od 2013 roku. Po 4 wygranych na mniejszych galach w rodzimym kraju, m.in. z Michałem Gutowskim, związał się z Rising w 2015 roku, gdzie wygrał 2 na 4 walki. Pomiędzy występami w Rising zawalczył raz w Fight Nights Global, pokonując Mikołaja Różańskiego. Po przygodzie w japońskiej organizacji podpisał kontrakt z Bellatorem w 2017 roku. Stoczył tu 5 pojedynków i wszystkie wygrał. Po pokonaniu Filipe Linsa, Liama McGeeriego, Phila Davisa i Rafaela Carvalho odebrał tytuł mistrzowski wspomnianemu wcześniej Ryanowi Baderowi w sierpniu tego roku. Bilans zawodnika to 12-2. Tylko jedna jego wygrana zakończyła się na punkty. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.